kontestacja. Startujemy kontestację. Witam Was, Kamil Cebulski. Dzisiaj jest 13 luty 2013 roku, trochę dużo tych trzynastek, ale się może tego nie bójmy. I co, dzisiaj w sumie jak co tydzień rozmawiamy z jakimś przedsiębiorcą o przedsiębiorczości i dzisiaj do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Tomka Rudolfa. Cześć Tomku. Witam serdecznie. Tak, i tutaj jest... ponieważ audycję już prowadzę jakieś 3-4 lata, to ostatnio często zdarza mi się zapraszać gości, no, o których wy mi piszecie, że warto zaprosić. I właśnie Tomek tutaj został podsunięty przez kogoś z was, żeby się spotkać i ktoś powiedział, że będzie fajna audycja, więc musi być fajna audycja. I myślę, że będzie dosyć naturalnie, bo sam też do końca nie wiem, czym się Tomek zajmuje. Oprócz tego, że wyśledziłem cię, zabawiłem się w szpiega, Tomku, i cię na YouTubie wyśledziłem i na Facebooku i w ogóle. No. Czy czułeś się dzisiaj śledzony? Trochę jakoś właśnie czułem na plecach, że chyba coś tam się dzieje. Okej. Okay. Słuchajcie, w kilku słowach, Tomek współzałożył taką firmę, która się nazywa Innowatika. Jak sobie wstukacie w internecie, to innowatika.pl bodajże. Tak, Tomku.pl? Tak, jest innowatika.pl albo com, jak ktoś woli, to też jest taka strona po angielsku wtedy. Aha, no to ja miałem tą po angielsku. Miałem utrudnienie, trudno. No ale gdzie kiedyś tam się uczyło, nie wiem, ja się uczyłem angielskiego z gier komputerowych. To było najfajniejsze zjawisko. Wtedy się można było przykładać do lekcji. Okej, okay. W każdym razie innowatika zajmuje się, no chyba nie skłamę, jeżeli powiem marketingiem, co? Marketingiem, innowacjami, generalnie pomagamy firmom głównie dużym zwiększaniu przychodów, pomagamy spojrzeć na to, co robi ta firma nowymi oczami, pomyśleć, co można tam podkręcić, które śrubki, żeby firma się rozwijała szybciej. Czyli ogólnie projektujemy nowe produkty, nowe modele biznesowe, nowe sposoby jakby zarabiania dla tej firmy. Czyli co, sprawiać, że duże korporacje są jeszcze większe? Tak. Pracujemy też z mniejszymi, z małymi, od czasu do czasu też ze startupami, ale głównymi klientami naszymi są jednak duże firmy, duże polskie albo duże międzynarodowe, bo pracowaliśmy też w różnych miejscach na świecie, w Malezji, w Brunei, w Stanach, czy w Arabii Saudyjskiej, także no, takie wow. Firmy jak Saudi Aramco czy 3M to są całkiem spore firmy. A nie myślałeś, żeby sprzedać im jakąś beznadziejną strategię marketingową i zająć ich miejsce potem? Wiesz co, no trudno jest skopiować biznes Saudi Aramco czy 3, będąc małym polskim przedsiębiorcą. Natomiast nie, jakby ja się bardzo utożsamiam z naszymi klientami i więc nie zamierzam kraść ich pomysłów, a wszystkich, ja raczej wolę dawać pomysły i to my robić w innowatyce, że pomagamy wypracować te rzeczy, te pomysły, te produkty i potem kibicujemy tym naszym klientom, żeby im dobrze wychodziło ich wdrażanie. A nie, ja myślę, że każdy z nas ma więcej pomysłów i może zrealizować, więc wystarczy swoich na własny biznes. Jasna sprawa, ale mówisz, że przy startupach też pomagałeś, no to jakie masz doświadczenie? No to raczej bystycznie, bo oczywiście startupy nie mają takich budżetów, żeby mować konsultantów, natomiast hobbystycznie równym tam przyjaciołom, znajomym, innym startupom od czasu do czasu. Weź to, Tomku. Okej, okay, no ale jeszcze raz o tych startupach, bo coś źle było słychać. Czyli co, one nie mają pieniędzy, ale jak się widzi te miliony, które tam idą na jakieś tam innowacje 3, 8, 15, 24, jakieś tam te numerki, no to chyba są to jakieś pieniądze. Wiesz co, pewnie tak. My jakoś tak się wyspecjalizowaliśmy i przyzwyczailiśmy, że pracujemy z dużymi, że to nigdy dla nas nie był jakoś taki kluczowy, najważniejszy. No, trzeba się w czymś jednak wyspecjalizować, więc wybraliśmy te duże firmy jako klienta, co nie znaczy, że dla tych małych też nie mamy serca. A nie było tak, że zrobiliście kilka startupów, a one wszystkie padły?
My sami, tak? Nie, te startupy, no bo to wiesz, to tak, taki wstyd trochę jest, jak tam się pracuje ze startupem, robi strategię, a potem ten startup pada, nie? Wiesz co? A i tak No padają, bo 9 na 10 ja nie pada. wiem, czy to jest wstyd. To jest, myślę, spora przygoda i nie każda ta przygoda wychodzi. To nawet wiemy sami, bo sami też uruchomiliśmy w Stanach spółkę, która jest takim startupem i ma zupełnie inny model biznesowy, nie konsultingowy. I na niej się uczymy tych wszystkich takich bardziej startupowych przygód i błędy popełniamy różne, Ale to. które mogą można popełnić będąc w nowej branży i tworząc produkt, jakiego jeszcze nie ma na rynku. Także sami też tego typu rzeczy ćwiczymy. Ale no, trzeba też na chleb zarabiać i firmę rozwijać tam, gdzie jest dla niej najlepiej. I Novatica akurat zajmuje się głównie pracą z większymi organizacjami. I one też innowacji, myślę, potrzebują, tak jak startupy, tylko potrzebują też pomocy zewnętrznej i są przyzwyczajone, żeby za taką pomoc płacić i mają na to pieniądze, więc stąd ten Dokładnie. fokus dla Innowatiki. A w tych Stanach to swoją własną firmę tworzycie, czy dla klienta? Nie, swoją A własną. dlaczego tak w Stanach akurat? No bo ty jesteś z Warszawy, z tego co tutaj Ja jestem z masz Warszawy, pięknie tak. pisze. No właśnie. Wiesz co, to jest taka śmieszna historia. Masz tam Zaczęliśmy konkurencja robić wielka i jako tak. Innowatica projekt międzynarodowe właśnie dla różnych firm, między innymi w Stanach. Dostaliśmy projekt w Minneapolis dla 3M-a w centrali i tam doradzaliśmy właśnie, jak innowacje tworzyć. I z tego projektu urodził się pomysł współpracy z dwiema osobami, które wtedy wyszły z tej korporacji. Założyliśmy wspólnie spółkę. Zaczęło się od konsultingu, który wspólnie realizowaliśmy dla kilku klientów tam w Stanach. A potem stwierdziliśmy, że może warto spróbować czegoś innego i wspólnie stworzyliśmy pomysł na startupa, który ma pakować taką wiedzę konsultantów i udostępniać sprawdzone metody właśnie tym, których nie stać na konsultantów, czyli taki Clayton Christensen by to nazwał disruption, taka przełomowa innowacyjność, która ma udostępnić coś, co jest do tej pory luksusowe, powszechnie. No jakieś szkolenia, wideo, kursy, tak? Coś takiego. Tak, tylko że taki jakby konsultant w pudełku w formie software'u, który z nagranymi wideo, tutorialami, takimi instrukcjami, szablonami i tak dalej, krok po kroku, jak strategię wypracować, czy wyróżnić produkt na rynku i tak dalej, i tak dalej. No i to rozwijamy, dopracowujemy model biznesowy, bo to też nie jest oczywiste, jak tego typu model biznesowy ma wyglądać i próbujemy różnych rzeczy. Także to jest taka na boku przygoda, którą realizujemy równolegle do naszego tutaj obecnego biznesu konsultingowego, który jest bardzo tradycyjny, chociaż też jakoś staramy się wyróżniać oczywiście. No jasne, no ale wróćmy tutaj do Polski, do tego, co na co dzień robisz. Opowiedz w ogóle, no bo Innowatica ma już jakąś pozycję na rynku. Ja też tą nazwę tej spółki no już kilka razy widziałem, między innymi na forum. Ja jakiś byłem prelegentem, twoja wspólniczka też była, żeśmy do tej pory korespondujemy o Afryce i tak dalej, i tak dalej. No ale jak to się w ogóle zaczęło? Że co, no byłeś na studiach i sobie pomyślałeś, a ja to bym sobie firmę konsultingową zrobił? Znaczy było dokładnie tak, chociaż pierwszą firmą, którą założyłem, wtedy jeszcze miałem 19 lat, byłem na pierwszym roku SGH z dwoma przyjaciółmi, założyliśmy firmę konsultingową, ale studencką, która działa już od 16-17 lat prawie przy SGH na początku, a teraz już zupełnie niezależnie, jako stowarzyszenie, w którym co roku studenci przychodzą, uczą się prowadzić firmę, a jednocześnie uczą się robić konsulting i prowadzą tą studencką firmę doradczą. I to było moje takie pierwsze doświadczenie. Czyli jakieś koło naukowe, tak? Czy... To nie było koło naukowe. Założyliśmy normalnie niezależne od uczelni stowarzyszenie, którego celem miało być realizacja projektów doradczych dla firm i zarabianie na tym pieniędzy, ale
zarabianie pieniędzy miało być jakby celem zupełnie wtórnym. Główne to było doświadczenie dla tychże studentów. I ta organizacja działa do dzisiaj. Nazywa się Conquest Consulting i kolejne generacje, z dumą mogę powiedzieć, co roku prowadzą tą organizację dalej. Już jest bez to swojego udziału, rozumiem. Bez mojego zupełnie udziału, już my wszyscy dawno, dzieci nam się porodziły i niedługo nasze będą studiować tam i być może też w tej organizacji pracować. No to gratuluję, bo to jest dla mnie coś niewyobrażalnego. Natomiast jest to świetna szkoła przedsiębiorczości, bo ci ludzie przychodzą na pierwszym, drugim, trzecim roku i nagle z miejsca muszą iść do klientów, sprzedawać im projekty doradcze, uczyć się, realizować je, no przy tym prowadzić sam biznes, jakby uczyć się sprzedawać, uczyć się zarządzać ludźmi, zespołem. Ta jakby organizacja ma 40 osób mniej więcej co roku i co roku się 100% składu prawie że wymienia, łącznie z całym zarządem, więc jest to taki ciekawy model. No i ja tam w każdym razie zaczynałem, prowadziłem to, potem nadzorowałem już w takiej jakby radzie nadzorczej przez kolejne lata. I to było dla mnie pierwsze takie doświadczenie przedsiębiorcze, zawodowe. I już wiedziałem, że chcę mieć coś własnego potem, jeszcze nie wiedziałem co. Pojechałem na trzecim roku, przerwałem studia na rok, pojechałem do Niemiec, bo takich organizacji jak wtedy założyliśmy... Ale to na wymianę, czy? Nie. Takich organizacji jak te studenckie firmy doradcze jest w Europie ponad 200. I miałem taki szalony pomysł, żeby zrobić fuzję siedmiu najlepszych z siedmiu krajów pod jednym brandem. To nie wypaliło, ale w każdym razie nawiązaliśmy mocną współpracę z taką największą w Europie organizacją, która była w Kolonii w Niemczech, doradczą też, która robiła projekty no, dużo większe i dużo bardziej ambitne dla prezesów największych niemieckich korporacji. Jasne sprawy. I tam pojechałem być prezesem jako 22-letni Polak. To było też spora frajda. Całkiem sympatycznie. Także zarządzać Niemcami. Tam ta organizacja miała kilka milionów obrotów. Samochody służbowe i biuro w centrum Kolonii. Także to było zupełnie kosmiczne doświadczenie. Rozumiem, że ta twoja tam nie rozwinęła. Tam jeszcze bardziej wiedziałem, że już chcę mieć własną firmę i że właśnie ci prezesi to też no, są ludzie i że też można się ich nie bać i spokojnie sprzedawać projekty i dawać wartość i to jest doceniane. Także jak wróciłem do Polski, to już wiedziałem, że chcę mieć własny biznes. Musiałem jeszcze skończyć studia w międzyczasie, więc w ramach takich prac magisterskich i takiej działalności jeszcze uczelnianej stwierdziłem, że warto poprowadzić jakieś badania. I to też było fajne doświadczenie, prowadzenie badań z firmami, trochę na innych zasadach niż to się często w polskiej nauce, przynajmniej taką, jak ją ja poznałem, robi, czyli że się czyta książki zagraniczne i tłumaczy na polski. No tak, to jest najłatwiej. Tylko my to robiliśmy zbierając firmy prezesów albo dyrektorów z różnych korporacji i namawiając na to, żeby zapłacili za to, że będziemy badać ich przez rok, ich organizację. I to nam się udało bardzo fajnie zrobić w formule takiego konsorcjum. I co fajnego badaliście? Badaliśmy właśnie strategię innowacji największych firm w Polsce. Namówiliśmy to znaczy? Bo to strasznie brzmi. Tak jak Agora, Eris, Siemens, Polkom. Ale co to znaczy badać innowacje? No bo to wiesz, to brzmi jak żywcem wyjęte, wiesz, z jakiegoś dokumentu unijnego i jakoś tak prostszymi słowami. Czyli że co, badaliście? My badaliśmy to w kilku aspektach. Badaliśmy to, jak zmienia się strategia firmy. A po czym poznawaliście, że się zmienia strategia firmy? Znaczy, nie poznawaliśmy, rozmawialiśmy o tym z zarządami tych firm, badaliśmy też taki klimat dla tworzenia nowych rzeczy, badaliśmy jakie procesy w tych organizacjach funkcjonują, żeby wspierać innowacje zarówno organizacyjne, jak i takie w procesach, jak i w modelach biznesowych, w marketingu i tak dalej. Patrzyliśmy, co organizacje robią, żeby stymulować taką kulturę od wewnątrz, tworzenie
wdrażania innowacji, żeby, jakie narzędzia dają. I to było, bardzo fajne doświadczenie. Masę się na tym nauczyliśmy. No i de facto to był 2003 rok. Jak podsumowywaliśmy to konferencją taką dla zarządów polskich firm i dla uczestników badania, które wspólnie z Rzeczpospolitą wtedy też zrobiliśmy, dotyczące właśnie tego, tych strategii innowacji, strategii wzrostu, to zaczęły się pojawiać pierwsze propozycje projektów, gdzie mielibyśmy wdrażać rekomendacje z tego projektu. I właśnie Telekomunikacja Polska, która była sponsorem tego projektu, była też naszym pierwszym klientem i tam przez prawie 3 lata pracowaliśmy. A powiedz mi, te wszystkie korporacje to tak wpuszczały studenciaków, żeby... Znaczy, ja już jakby kończyłem być studentem, miałem też sporo doświadczeń takich konsultingowych z tego studenckiego okresu, więc my działaliśmy dosyć, myślę, profesjonalnie wtedy. Jak czytam te moje raporty z tamtych lat, to nie wstydzę się specjalnie. I myślę, że to było naprawdę na dobrym poziomie. I wiesz, my użyliśmy takiego triku, który potem, jak przeczytałem, nazywa się zasadą Kissingera, czyli zrobiliśmy sobie taką listę marzeń firm, z którymi chcielibyśmy pracować. I do wszystkich nich wysłaliśmy zaproszenie, że my je zapraszamy do konsorcjum, do którego zaproszone są też następujące firmy. I oni wszyscy się zgodzili. I zgodzili się nie tylko nas wpuścić do siebie i robić z nami wywiady, warsztaty z zarządem i ankiety na setkach pracowników, ale zgodzili się też zapłacić za to. Także to było jako badanie w tym sensie ciekawe. No ten dobry trik zastosowałeś. Tak, tak. Także to bardzo polecam taki trik, jak ktoś szuka zaczęcia, to żeby wylewarować się na markach tych, z kim chce się pracować. Także to się bardzo fajnie sprawdziło. No i tak się urodziła Innowatica. Ja wiedziałem, że nie chcę robić tego sam. Akurat raczej za dużo roboty, nie? Losu, moja żona studiowała z człowiekiem, z którym mnie poznała, który jakby dzielił tą moją pasję do innowacji, do... No to, ale poczekaj, czyli co, musiałeś, pomimo tego, że zrobiłeś takie badania, no kręciłeś się w tym, założyłeś tą firmę studencką, no, po tej Europie jeździłeś, no to co, nie poznałeś człowieka, z którym mógłby być twoim wspólnikiem? Dopiero żona cię poznała z kimś? No, poznałem dzięki żonie, która mnie poznała. Na jakichś tam urodzinach się zgadaliśmy i się okazało, że on pracuje w korporacji i zajmuje się rozwojem nowych produktów i jest no jakby trochę już zmęczony tą pracą i szuka nowego wyzwania, więc go wyciągnąłem z tej korporacji i zaangażowałem w ten projekt, który mieliśmy już. Trudno było go wyciągnąć. I założyliśmy wspólnie z Sergiuszem spółkę. Potem dołączyły do nas kolejne osoby i Kasia właśnie Kruak-Wyszyńska, z którą byłeś razem na konferencji młodych innowacyjnych. Także nasz zespół się rozwijał i tak to się wszystko zaczęło. Okej, a trudno było wyrzucić z korporacji kolegę? Myślę, że jak się trafi na taki moment, jakby, czy to nazwać wypaleniem, czy poszukiwania większych wrażeń, to nie jest to zbyt trudne. A no, to co robimy, myślę, też jest bardzo seksowne i my strasznie lubimy tą pracę, więc to akurat bardzo temat i przychodzenie z taką dobrą nadzieją, że każdy biznes może się rozwijać szybko. Halo? No to robi małą przerwę. Okej, dobra, czyli co? Wszystko ładnie się rozwijało. Założyliście wspólnie spółkę, kolejne zlecenia, kolejne. A były jakieś takie trudne chwile? Były trudne chwile i to w zasadzie już na samym początku. To była dosyć śmieszna historia, bo my założyliśmy tą spółkę. Samo założenie spółki w Polsce to już są trudne chwile, tak? Na tym nie, sposób. Nie, założenie spółki to były orzeszki, jakby od razu się wszystko zrobiło. Akurat zanieski zrobię tydzień, dwa i zrobione, więc to jakby poszło szybko, natomiast no, zaczęliśmy działać, byliśmy gotowi, ale podpisanie pierwszego kontraktu się odbywało o tydzień, o dwa, o miesiąc, o trzy, cztery i jakoś tam
De facto robiliśmy różne rzeczy, jakieś tam mniejsze rzeczy, ale ten pierwszy duży projekt dopiero w 9 miesiącu, prawie tak jak z dzieckiem. I jednego dnia podpisaliśmy trzy duże kontrakty z dużymi korporacjami i się jakby urodziliśmy już jako firma naprawdę. Ale no, myślę, że w 8 miesiącu byliśmy blisko jakiejś tam już frustracji i rezygnacji, bo pierwsze przyrzeczone projekty, dla których de facto zakładaliśmy tą spółkę, się ciągle opóźniało, no bo dla dużych korporacji to tam proces decyzyjny, to wszystko trwało, przetargi i tak dalej. I zanim już mieliśmy to zlecenie i zaczęliśmy działać, to się bardzo opóźniło. No i to wymagało wytrwałości. Mogę sobie wyobrazić, że ktoś na naszym miejscu mógłby zrezygnować po 8 miesiącu i nie powinien doczekać tego No to słuchaj, w piątego. sumie jakby ktoś zrezygnował po 8 miesiącu starania się o kontrakt, tak? A ty tydzień później byś go podpisał, no to chyba w sumie zarobiony byś był nieźle. Tak, także no, udało nam się. Także trudności były na początku. Potem oczywiście jak każdy biznes no, ma swoje szybsze momenty rozwoju i ma wolniejsze. My też mieliśmy jakieś takie momenty spowolnienia czy redefinicji tego, co robimy. I takie kryzysowe momenty jakieś też poszukiwania własnego miejsca. Jak każda, myślę, młoda firma szuka tego pozycjonowania, szuka miejsca na rynku. Także my też jakoś tam się redefiniowaliśmy, pewnie ze 2-3 razy i ciągle jakoś tam się przeobrażamy. Także żaden biznes, myślę, nie jest taki cukierkowy, jak go malują potem, przyznając mu jakieś nagrody. Także tutaj też były oczywiście takie momenty. No właśnie, bo tu czytam, że ty dostajesz nagrodę jako jeden z 50 najbardziej innowacyjnych ludzi w Polsce. Tak tu bryew ci jakieś takie szczytne zaszczyty daje. Ja mam dużo pokory tutaj do swojej osoby, tudzież do tych takich rankingów i no, Nie wierzysz im. nie wierzę i bardzo mi miło, natomiast najbardziej lubię, jak doceniają nas nasi klienci. To myślę jest Tak. największa nagroda i jak wracają. I płacą w terminie. I płacą w terminie też, Tak, tak. wtedy trzeba Dzień Święty święcić, jak każe jedna z takich mądrych książek. No dobrze, ale słuchaj, może zostawmy te duże korporacje, chociaż wiem, że się w tym specjalizujecie, i skupmy się może na tych małych firmach, no bo de facto, tacy właśnie studenci, tacy właściciele małych firm nas najwięcej słuchają. Co byś takim ludziom doradził? Inaczej, dlaczego te startupy upadają? Dlaczego nie znajdują tego miejsca na rynku? Co możesz takie mądre słowa w tej dziedzinie powiedzieć? Znaczy, jedna rzecz, którą na pewno polecam, to jest dobrze przemyśleć model biznesowy swojej firmy. I my sporo w tym obszarze działamy z dużymi firmami, ale też z małe firmy, a nawet jednoosobowe przedsięwzięcia. Warto, żeby przemyślały dobrze swój model biznesowy. Jest zresztą świetna książka Aleksa Osterwaldera, Tworzenie modeli biznesowych. Ściągaliśmy tu Aleksa do Polski i pomagamy promować to, co robi, bo naszym zdaniem jest bardzo fajne i bardzo proste. I na jednej kartce można sobie taką kanwę własnego modelu biznesowego rozpisać, ale rozpisać też kilka innych alternatywnych, pomyśleć, jak to działa w innych branżach, poprzenosić być może pewne rozwiązania i dobrze przemyśleć, kto będzie klientem, co my będziemy oferować, jak docierać do tych klientów, co my tak naprawdę sprzedajemy, bo w takim biznesie jak my możemy sprzedawać przecież godzinę pracy konsultanta, albo dzień, albo miesiąc, albo możemy sprzedawać wynik naszej pracy, czyli jakiś tam produkt, możemy się dzielić na zasadzie premii o sukces, tak? Możemy zakładać de facto tymi naszymi ludźmi, moglibyśmy pomóc zakładać startupy i zarabiać na sprzedawaniu tychże udziałów w nich. Także każdy model biznesowy warto przemyśleć dobrze. Ja do tego doszedłem dopiero po jakimś czasie, że sam model biznesowy takiej firmy konsultingowej ma swoje ograniczenia i że sprzedawanie czasu no to nie jest najlepszy model na firmę. To jest oczywiście świetny lifestyle biznes, jak to mi ktoś kiedyś powiedział, taki biznes oparty na robieniu tego, co się kocha. I my Tak, ale trzeba rzeczywiście to taki robić, biznes nie? mamy.
i lubimy to robić, ale to jest bardziej praca niż biznes, tak? My oczywiście mamy spółkę i mamy zespół, ale sam biznes taki doradczy, chyba że się zbuduje bardzo dużą organizację i wtedy zarabia się na pracy innych, to jest jednak nadal sprzedawanie własnego czasu. Także na przykład my dlatego też zaczęliśmy myśleć i poszukiwać i założyliśmy tą spółkę w Stanach, żeby właśnie znaleźć jakiś dodatkowy, inny model biznesowy zarabiania, który będzie bardziej skalowalny, bardziej niezależny od nas i który będzie można rozwijać jak prawdziwy biznes, a nie tylko jako taką firmę, w której robimy to, co kochamy. Co też jest świetne, ale nie jedyne rozwiązanie, jak ktoś chce być naprawdę przedsiębiorcą, a nie tylko stworzyć sobie idealne miejsce pracy, no to warto, żeby dobrze przemyślał ten model biznesowy. I to jest, myślę, taka pierwsza rada. Druga rada to... Czyli jednym słowem, podsumowując tą radę, mówisz, słuchajcie goście, nie znacie się na biznesie, poczytajcie, bo nie wiecie, jak zarabiać pieniądze. Nie. Ja nic takiego nie mówię. Mówię, że jeśli ktoś jest studentem albo myśli o swoim biznesie i... To znaczy, że źle myśli i musi... Nie, że ja źle tak myśli, uważam. Tylko warto... Nie wiem, Tomku, czy... Czasami piszą do ciebie warto, jacyś żeby... młodzi ludzie, żeby w nich zainwestować, jakieś biznesplany przesyłają? Do mnie te czas... myśli ułożył. Zdarza się, że przychodzą do nas różni ludzie z pomysłami, żeby doradzić im, co mają z tym pomysłem zrobić. No właśnie, przeważnie są tacy ludzie, że w ogóle nie przemyśleli tych pomysłów. Tak, i najczęściej przywiązują się do rozwiązania, a nie do problemu klienta, bo klienci w zasadzie im jest wszystko jedno. Często to są takie właśnie wynalazki szalone, które mają zbawić świat, ale i do wszystkiego się nadają. Także no to jest, myślę, druga rada, jeśli ktoś jest takim początkującym przedsiębiorcą, żeby szybko szukał klienta i weryfikował te swoje pomysły i weryfikował przede wszystkim potrzeby, tak? Czy rzeczywiście jest na coś potrzebne. Nie jest o sztuka, jeśli ktoś nie ma w tym doświadczenia, ale to jest coś, z czym mają problem zarówno duże firmy, jeśli chcą zrobić coś nowego, takiego korporacyjnego startupa, jak i tacy początkujący przedsiębiorcy, którzy chcą zrobić nie kopię biznesu, który już jest znany, tylko coś zupełnie nowego, to często mają właśnie ten problem, tak? Czyli że przywiązują się do jakiegoś swojego wynalazku, do jakiegoś swojego rozwiązania, a mało wiedzą tak naprawdę o potrzebach swoich klientów. Ja kiedyś mentorowałem taki startup, bardzo zresztą świetnych ludzi, informatyków zdolnych, którzy w takim programie akceleracji startupów rozwijali swój pomysł. Ja na tej pierwszej naszej sesji zapytałem ich, no, z jakimi iloma klientami już rozmawialiście potencjalnymi na temat ich właśnie potrzeb, czego oni używają, co im w tym przeszkadza i czy w czym wy moglibyście być lepsi. A nie rozmawialiśmy jeszcze z żadnym klientem, nie mamy czasu, bo kodujemy i przez najbliższe 2 miesiące też nie będziemy co. I to jest, myślę, taka dosyć powszechna pułapka, w którą można wpaść, tak, że wiązać do swojego cudownego pomysłu. To ja ci powiem też jeszcze taką inną historię, jaką mi się spotkała. Napisała do mnie dziewczyna, że ma super pomysł, bla, 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 tak? No ale ja powiedziałem grzecznie, że no, to, co przysłała, jest no takie trochę niepoważne i dałem jej za darmo linki do takich nagrań Tadeusza Witkowicza, takiego też inwestora w sumie, żeby do mnie jeszcze raz tego maila napisała, jak obejrzy te nagrania, żeby wiedziała, co, no, czego od niej oczekujemy. I ona 10 minut później, jak wysłałem jej tego maila, dzwoni do mnie Tadeusz Witkowicz i mówi: Kamil, słuchaj, bo tutaj taka dziewczyna do mnie pisze, czyli zamiast rzeczywiście obejrzeć, przygotować się, no to od razu do kolejnego inwestora, do kolejnego i szczerze powiedziawszy, jak tak z Tadem rozmawiałem, no to on się raczej z Polski wycofuje z inwestycjami, bo tutaj no dużo ludzi jest młodych, ambitnych, innowacyjnych może, tylko takich trochę niepoważnych. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, ja nie lubię uogólniać, myślę, że jest dużo poważnych. No jeden czy dwa, tak.
I nie wiem, czy tutaj jakby kraj ma znaczenie. Chociaż pewnie są kraje, gdzie ta kultura biznesowa jest po prostu dłuższa i są takie już doświadczonych biznesmenów. Można się sporo uczyć od rodziców i dziadków, którzy mają w tym doświadczenia. U nas nasi rodzice zdobywali je po części, jak komunizm zniknął, więc no, być może pewne jeszcze musimy wypracować, pewnych rzeczy się nauczyć, ale świat jest bardzo już jakby spłaszczony i też pomysły i metody bardzo szybko przepływają i chociażby ten cały ruch startupowy, czy to, co robi Steve Blank A co robi? z tym całym, czy zresztą polecam wykłady Steve'a Blanka, który startupom doradza, jak mądrze rozwijać swój pomysł. Jest taki na portalu Udacity, gdzie można obejrzeć za darmo jego kurs, jego wykład właśnie zakładania startupów. Polecam. I on właśnie każe wyjść szybko ze swoim pomysłem do klientów, robić to, co on nazywa customer development, szybko potwierdzać problem, że klient rzeczywiście ma, i potem potwierdzać, czy nasz prototypowe rozwiązanie spełnia te potrzeby, o których mówimy. Tak czy inaczej, tej sztuki, której myślę, startupy i młodzi ludzie na całym świecie w równym tempie, ale z kilku jakichś tam różnych moich relacji. Okej, no bo ty miałeś trochę do doświadczenia, no po całym świecie jeździłeś, jak opowiedziałeś. Tam też jakoś tak podobnie podchodzi do biznesu jak w Polsce, czy jakaś taka inna kultura jest? Wiesz co, no to w każdym razie jest trochę inaczej. Ja nie mam równie dużo doświadczeń w różnych krajach. Nie wiem, no, 3 miesiące pracowałem w Indiach w startupie internetowym. W Indiach? Tak. Jezu, współczuję. Ja teraz ponad miesiąc w Afryce spędziłem, no to wiesz, tam jest tak jak w Indiach, że ty masz zegarek, a oni mają czas, nie? Tak. No, chociaż tam akurat w tym sensie może czasu nie mieli, że bardzo dużo pracowali, byli strasznie. Tak. No, myślę, że każda kultura jest inna i w Niemczech, jak pracowałem, to było wszystko przewidywalne. Brakowało mi trochę jakoś fantazji i spontaniczności tej Czyli polskiej. W Polsce. miejsce dla ciebie. Tak, że ja się tam świetnie czułem, chociaż trochę byłem takim zielonym krasnoludkiem w czerwonym lesie. W Polsce z kolei często brakuje mi tego uporządkowania niemieckiego. W Indiach z kolei brakowało mi takiej asertywności, umiejętności powiedzenia nie, że coś się nie da zrobić, i przez to czasem właśnie były jakieś niespodziewane opóźnienia, albo okazało się po 2 miesiącach projektu, że w zasadzie to od początku było wiadomo, że to się nie da zrobić, ale ja o niczym nie wiedziałem. Także tak, tam oni, I'll do my best to perform, i wszystko tak, oczywiście tak, ale potem się okazywało, że miesiącami tego się nie da zrobić, bo nie potrafili jakoś asertywnie zareagować wcześniej. Także no, każda kultura jest trochę inna. Jeśli chodzi o kulturę startupową, to jakby trudno mi porównywać, bo nie mam aż takich doświadczeń szerokich, ale myślę, że ci startupowcy, przedsiębiorcy to mają podobną duszę wszędzie i oni rzadko widzą problemy. A kompetencje no, różne wynoszą ze swoich środowisk. Jeśli tworzą coś dla ludzi takich jak oni, czyli dla swoich lokalnych tutaj społeczeństw czy społeczności, to znają te potrzeby. Dokładnie. Okej, znowu stop. Okej, czyli co, współpracujesz z dużymi firmami, no bo co, one są chyba mniej innowacyjne niż takie małe startupy.
Mniej innowacyjne w tym sensie, że na pewno jak ktoś ma bardzo ustawione procesy, od lat przemyślane produkty, struktury, to trudniej mu się zmieniać. Jak ktoś ma 2-3 osobowy zespół, to może zmienić wszystko 180 stopni z dnia na dzień jedną decyzją. I po prostu no, sukces jakoś tam nas oślepia często i pewne rzeczy przestajemy widzieć. I wiosłujemy i przestajemy widzieć, że nasza łódka gdzieś tam w dół wodospadu zaraz zacznie, no tak, zacznie spadać. I często tak jest z korporacjami, że jak prześpią pewien moment, to nagle albo jakieś tam startupy, albo jacyś mali, średni gracze, którzy byli bardziej innowacyjni, zaczynają ich albo doganiać, albo przeganiać, albo no, w ogóle ich biznes, model biznesowy się kończy, tak? I to widzieliśmy i w Polaroidzie, i w Kodaku, i w wielu branżach takich, gdzie papier przechodzi w cyfrowy produkt, czy to książki, czy to właśnie fotografia, czy to wydawcy, czy to gazety, czy to, nie wiem, książki telefoniczne itd., itd. Na naszych oczach wiele biznesów się zmienia. I to już nie jest tak, że jeden model biznesowy można realizować bez zmian przez dziesiątki lat. Ta dynamika, myślę, jest dużo większa. No i stąd takie organizacje, które czują, że muszą się zmieniać, że muszą coś zrobić, bo inaczej im się tutaj zacznie robić niewesoło, to czasem właśnie korzystają z tego typu pomocy. Z takich firm jak twoja, no aczkolwiek wiesz, no jeżeli firma urosła, no jest taka wielka, no to chyba znowu tak znowu szybko nie padnie tak sama z siebie, no bo tam też chyba mądrzy ludzie ją tworzyli i te też nie są jacyś tacy w ciemię bici, nie? Na pewno, tak. Znaczy, to jest pewna fascynująca rzecz, że tak wielkie organizacje potrafią jakby przespać te szanse i wszystko jakby, co czytamy chociażby od kuchni, o porażkach wielkich firm, pokazuje, że tam byli ludzie, którzy widzieli coś i najczęściej oni już mieli te wynalazki dawno wymyślone, które potem weszły i zabiły ich firmy. Natomiast często jest tak, że te nowe modele biznesowe trudno jest realizować organizacjom, które zbudowały swój biznes na innym modelu biznesowym. No, jeśli chociażby weźmiemy takiego Microsofta, który sprzedawał swój software w pudełkach albo taki instalowany na komputerach, to ten model biznesowy, zresztą na którym Microsoft do niedawna jeszcze prawie wszystkie swoje przychody osiągał, to jest coś zupełnie innego niż oferowanie takiego, nie wiem, tak zwanego cloudowego, chmurowego oprogramowania dostępnego przez przeglądarki, czyli takie Google Docs. No trudno się konkuruje Microsoftowi z Google Docsami, ale oczywiście albo z Linuxem. I zupełnie nowe modele biznesowe wymagają zupełnie nowego sposobu działania, a takim dużym graczom trudno się do tego, jakby trudno zrozumieć, tak? Łatwo się gra z przeciwnikiem, który gra tymi samymi środkami. Jak nagle się pojawia ktoś, kto działa w zupełnie inny sposób, to my walcząc szabelką z pistoletem nie wygramy, jak się pojawi po prostu broń nowej generacji, czy jakieś rozwiązanie, czy produkt, czy usługa sprawa nowej generacji. Dlaczego w ogóle poruszyłem ten temat, bo no ja mam inaczej, jeżeli ja rozmawiam ze specjalistą, nie wiem, z kimś, kto robi strony internetowe, nie wiem, instaluje internet, cokolwiek, no to oni zawsze mają takie dosyć spore wymagania, może tak, albo nie, inaczej, nie spore wymagania, tylko oni zawsze wydaje im się, że lepiej wiedzą, jak niektóre problemy rozwiązywać i mają takie zbytnie przeświadczenie o tym, że to, czym oni się zajmują, jest o wiele ważniejsze. Na przykład jak rozmawiasz z informatykiem, no to informatyk myśli, że dział IT w firmie to jest w ogóle najważniejszy, bo bez niego nic by nie było. Jak gadasz z księgowym, no to księgowy myśli, że bez księgowości to firma by się zawaliła, tak? A jednak ktoś, czyli ten prezes, musi coś tam
zadecydować, tak? I w sumie każdemu jest nie po drodze, no bo ten prezes próbuje jakiś taki złoty środek wymyślić i potem jest na prezesa, tak? I niech go nie lubi. A jednak chyba to takie wyśrodkowanie tych wszystkich potrzeb czy innowacja. To wiesz, no, jeżeli masz ileś tam milionów klientów, przetarte kanały do sprzedaży pudełkowej, no to dlaczego nie? Tak jest. No, na pewno jest tak, że trudniej się zmieniać tym, którzy są wielcy, tak? Chociaż Lou Gerstner z IBM-a pisał, że nawet słonie potrafią latać i pokazał, że potrafił zmienić taką wielką organizację produkującej hardware na organizację usługową i zrobił to z sukcesem, ale robił to też wydzielając pewien zespół w innej lokalizacji i tworząc jakby nową pewną strukturę poza tą istniejącą, tak, równolegle. I często tak trzeba zrobić, że jeśli mamy jakaś istniejąca już organizacja, ma jakby swoje przyzwyczajenia, struktury, to ona, jeśli wpuścimy nowy pomysł w tą strukturę, to ta struktura go zabije, więc często trzeba takie nowe pomysły realizować właśnie trochę obok, trochę niezależnie i równolegle do istniejącego biznesu i nowym zespołem, tak, bo nie każdy istniejący zespół, który jest świetny w egzekucji, w wykonywaniu czy realizacji obecnego biznesu, będzie umiał stworzyć coś nowego, coś, co jest zupełnie nowej filozofii działania realizowane i wymaga innych procesów, innych kompetencji. Także tutaj potrzebna jest taka inkubacja nowych przedsięwzięć, trochę niezależnie, tak? Tak jak to natura stworzyła, że to dziecko w brzuchu się dzieje, rodzi i tam rozwija w trochę osobnym, jakimś bezpiecznym środowisku. I dzięki temu ma wszystko to, co potrzeba, tak? Dokładnie. Okej. No ale nie, tak się zastanawiam, czy każda firma musi tracić taką, no nie wiem, tą żyłkę przedsiębiorczości, tak, zmiany, czy każda firma musi rosnąć i się stawać takim słoniem po pewnym czasie? Nie wiem, czy każda firma musi rosnąć, ale to jest często po prostu sukces do tego prowadzi, że się rośnie, a potem jak się rośnie, to się ma za dużo do stracenia i się nie chce, i się jakaś tam polityka wewnętrzna rodzi. I na pewno trudno jest, jedną z takich trudniejszych rzeczy do utrzymania, to jest takie zdrowie organizacyjne, tak? Czyli żeby w miarę wzrostu organizacji ta polityka wewnętrzna i ten fokus na sobie, na wewnętrznych strukturach, nie przesłonił klientów, rynku, potrzeb i tak dalej, tak? I to rzeczywiście ja wielokrotnie słyszałem, że jeśli tutaj z wewnętrzną polityką, ze strukturą, z zarządem wygram, to z rynkiem to już to pikuś, to sobie poradzę. Na rynku to się wygramy. Naprawdę? Z problemu. Największy wysiłek menadżerów to jest wewnątrz wygrać wewnętrzną politykę i przebić się z jakimś tam pomysłem. Także to rzeczywiście jest jakieś tam niebezpieczeństwo dla każdej rosnącej organizacji, żeby nie zatracić tej przedsiębiorczości. Myślę, że taką jedną z dobrych recept to jest to, żeby być blisko klientów i żeby ludzie, wszystko jedno, gdzie są w strukturze, mieli taki obowiązek, żeby z klientami rozmawiać, bywać u nich, żeby nie zatracić tego dystansu do samego siebie i być blisko tego, kto płaci, tak? Kto de facto te pensje, na te pensje. Ciekawe, co płaci. Mówisz, bo inaczej. No jeżeli ktoś uważa, że tylko z prezesem musi wygrać bitwę, żeby ten jego projekt był realizowany, a z rynkiem sobie poradzi, no to taki ktoś chyba automatycznie tworzy własną firmę, tak, twój wspólnik, tak? A po drugie, no to jest chyba to, czego mi zawsze brakowało, czyli brak tych struktur, brak procesów, brak pewnego uporządkowania tych spraw firmowych. I to jest chyba większy problem wzrostu dla małej firmy, po prostu brak tych takich
skostniałych struktur, no bo żeby coś urosło, no, no to musimy mieć taki mocny szkielet, więc no nie wiem, czy jest do końca tak jak mówisz, że... Znaczy, moim zdaniem to jest tak, że na początku w organizacji jest za mało tych procesów i za mało tych struktur, czyli dokładnie tak jak powiedziałeś, po czym no, ci, którym się udało, to udało im się dlatego, że właśnie stworzyli coś skalowalnego, powtarzalnego, nie wiem, stworzyli biznes franczyzowy, opisując procesy, metodykę i sprzedając całą tą intelektualną wartość, jak prowadzić biznes w formie chociażby franczyzy, tak? I dzięki temu rośli w wielką firmę, a nie prowadzili tylko jednej małej pizzerii, tak? I dzięki tym procesom, tej metodyce urośli. No i o ile ten biznes się będzie fajnie rozwijał, to wszystko dobrze, aż do momentu, kiedy załóżmy te procedury, czy te struktury, które stworzymy, zaczną być takimi cementowymi butami, bo zatracimy elastyczność, zatracimy, nie wiem, kontakt z rynkiem, prześpimy jakieś zmiany na rynku, czy potrzeby, czy konkurencję. I te procesy, czy struktury, które dały nam sukces, zaczną być jakimś tam ograniczeniem dla wzrostu, albo w ogóle no, spowodują, że będziemy zbyt wolni, albo nieruchliwi, albo w ogóle nie dostrzeżemy, że rynek się zmienia. I tutaj chyba ważne jest wtedy, żeby po prostu zaplanować to, w jaki sposób nasza firma zakończy swoje działanie, tak? To jest też to, czego wielu projektach, wielu biznesplanach brakuje. Nie tylko robimy pozytywny scenariusz, bo przeważnie ci startupowcy myślą, że jak stworzą firmę, to ona będzie wiecznie trwać, tak? I w ogóle nie przewidują tego, kiedy i po spełnieniu jakich warunków należy firmę zamknąć. Na przykład. Tak, nie wiem, tak. Moja koleżanka ze Stanów właśnie poszła na takie seminarium o exit strategies, czyli tych strategiach wyjścia dla startupów. I była na sali z samymi tam emerytami, którzy chcieli swoje firmy przekazywać dzieciom albo sprzedawać przed emeryturą, a ona, będąc młodą osobą, właśnie była tam w przeddzień założenia spółki. I prowadzący mówił, że to właśnie w zasadzie to jest dobry moment, żeby o tych exit strategies myśleć, no jak się zakłada biznes, tak? Nie mówię, że tak jest zawsze, ale rzeczywiście warto mieć takie scenariusze i nie tylko jakby koniecznie marząc o milionach, ale też będąc przygotowanym na porażkę albo ustalając sobie kryteria, ile jestem w stanie zaryzykować, do kiedy i też jeśli jakiś pomysł nie daje efektów, to albo z niego wyjść, albo zmienić przynajmniej podejście, tak? To robić tak zwane pivoty. Bo właśnie ostatnio Tad opowiadał, jak no, stworzyli produkt, stworzyli firmę produkującą rotery, switche, takie różne rzeczy, weszli na giełdę nowojorską, prawda? No, ale po którymś tam roku działania byli siódmi w branży, po którymś tam kolejnym roku byli siódmi, szóści, prawda? Nie byli w pierwszej dwójce, no i wtedy Tad w sumie postanowił firmę albo zamknąć, albo sprzedać, albo ją drastycznie zmienić i w ciągu pół roku firma się opierała zupełnie na innych produktach, co prawda też produkowali elektronikę, ale po prostu bazując na zebranym do doświadczeniu, no zmienili tą niszę, gdzie kierowali te produkty i wtedy byli, no byli numerem jeden. Dlaczego? No bo on sobie wziął do serca słowa jakiegoś tam mądrego człowieka, że jak się nie jest pierwszym lub drugim na rynku, no to lepiej z tego rynku zejść, bo jeżeli rynek będzie już tak kostniał, tak, będzie się ten dany produkt nie będzie taką nowością, no to i tak z biegiem czasu pozostaną jeden lub dwóch graczy, a reszta po prostu zniknie, więc póki te jego akcje były coś warte, no to chciał po prostu się wycofać, bo nie widział realnych szans pokonania tych konkurentów na tej arenie, walcząc o dany rynek, więc po prostu o prawie że o 180 stopni no zmienił produkt. Yes. I to będąc na szczycie, tak, więc... No, a potem był z numerem jeden, no i firmę potem sprzedał za jakieś 30 razy tyle, więc no, taki odważny ruch, nie? Na szczycie będąc.
Na pewno. To wymaga sporo odwagi, żeby przeorientować statek, a im większy on jest, im bardziej jest Titanikiem, a nie optymistem, albo notabene optymistem, albo jakąś żaglówką szybką, no to po prostu trwa dużo więcej czasu i wymaga dużo większej konsekwencji, no, determinacji, żeby to zrobić, tak? A jak to było u ciebie? Czy ty tak się przerynkowywałeś podczas robienia Innowatiki? No bo z tego, co mówiłeś na początku, to na początku chciałeś być takim ekspertem, człowiekiem od marketingu, no ale trochę ci ten model biznesowy, no czas ci zabiera, no bo to jest jednak wiedza ekspercka, tak? I co, i teraz się myślisz przebranżowić na jakieś takie, no coś, co można skalować, tak? Ale jakieś inne miałeś, jakieś takie zmiany rynkowe? Znaczy, w ramach samej Innowatiki to mieliśmy taki początkowy nasz fokus był na właśnie innowacje i dużo o tych innowacjach mówiliśmy i ustawialiśmy w firmach procesy innowacyjne i to wszystko było wokół innowacji. I to był dobry moment, bo wszyscy o tym mówili i jak tylko się pojawiało w firmach, że musimy zwiększyć innowacyjność, no to musieli coś konkretnego zrobić, więc do nas dzwonili. Czyli na przykład przerzucić te Excele do Google'i, tak? Natomiast jak przyszedł chociażby kryzys, to te wszystkie takie rzeczy, które były tylko górnolotnymi hasłami, jakby straciły na pilności i trzeba było dotknąć tego, co było rzeczywiście twarde. Dla nas oznaczało to, żeby być może mniej akcentować robienie innowacji, chociażby takich prawdziwych, czyli nowych produktów, bo nie zawsze w czasie kryzysu jest i taka gotowość na podejmowanie ryzyka i czas na to, żeby czekać na efekty duże, więc ta perspektywa planowania się skraca i wszyscy są bardzo krótkookresowo nastawieni na poprawę wyniku, na cięcie kosztów. I dla nas oznaczało to konieczność sprzedawania tego, co robimy, mniej nastawionego na, nie wiem, dalekosiężne zwiększanie przychodów w przyszłości, a bardziej na krótki okres poszukiwanie sposobów zwiększenia przychodów, nawet jakimiś niewielkimi zmianami, czy mniej kosztownymi, czy mniej ryzykownymi, i spojrzenie na cały model biznesowy, nie tylko na produkty, i spojrzenie, co możemy zrobić w procesach, w kanałach prostego i szybkiego, żeby zwiększać przychody. Także były takie jakby momenty, które powodowały, że musieliśmy trochę inaczej podchodzić do tego, co robimy, inaczej to sprzedawać, i taki generator przychodów, jak to nazwaliśmy, sprzedawał się w czasach kryzysu dużo lepiej niż wcześniej jakieś tam nasze innowacje, czy zarządzanie pomysłami pracowników, czy angażowanie klientów w współtworzenie, projektowanie produktów, bo po prostu nie było czasu i gotowości na to, żeby teraz zajmować się przyszłościowymi projektami, trzeba było ratować to, co tutaj jest, i stąd musieliśmy zająć się takimi też innowacjami, ale takimi szybkimi, wygranymi, które można zrobić, spoglądając na biznes, żeby on urósł, bo wzrost był dobrem deficytowym. I stąd też zmiana takiego naszego nastawienia na projekty, które szybko dają efekty. W kryzysie to dla wielu firm było kluczowe. No i chyba nadal jest. Nie? I nadal jest, tak. No bo to nie sądzę, to są chyba takie wartości uniwersalne, tak, żeby no było taniej, ciąć koszty, tak, i tak dalej, i tak dalej. No bo ta innowacja to tak rzeczywiście powiedziałeś, no takie górnolotne hasła, prawda, i trudno z tego jakiś konkret wyciągnąć, nie? A jeżeli ktoś ma jakiś sposób, żeby obniżać koszty, no to chyba zawsze korporacje w coś takiego zainwestują. Tak, chociaż właśnie my zajmujemy się tą drugą stroną, cięcie kosztów to jedno, a my zajmujemy się poszukiwaniem sposobów zwiększenia przychodów, tak? I używam często takiej metafory, że konsultant taki od właśnie reinżynieringu procesów czy cięcia kosztów przychodzi, patrzy, szklanka jest do połowy pusta, no czyli trzeba odciąć górną połowę szklanki i zwalnia tam ludzi, i jakby cel jest osiągnięty.
Natomiast organizacja jakby traci sporo ze swojego potencjału i kapitału ludzkiego i procesów i tak dalej. Jakaś trauma tam powstaje. Natomiast to czym my się głównie zajmujemy i co też to wierzymy, to jest, że każda organizacja ma potencjał, żeby nawet tym samym zespołem, jak się spręży, napełnić tą szklankę od nowa, tak? Innymi przychodami. Oczywiście to wymaga też trochę często cięższej pracy niż po prostu zwolnienie ludzi i obcięcie części organizacji, ale jest dużo bardziej jakby satysfakcjonujące i angażujące też cały zespół pracowników. Także no, trzeba jakby zmobilizować się do poszukiwania tych nowych źródeł przychodów. I to jest jakby coś, co my strasznie lubimy robić. No ale słuchaj, no, przecież jestem właścicielem dużej firmy, no przecież zawsze robię wszystko, co tylko można zrobić, żeby sprzedawać jak najwięcej. To co nagle przychodzi człowiek z zewnątrz i robi jakąś rewolucję, że nagle sprzedaje 10% więcej? Wiesz co, to często łączy się z tym, że na przykład nagle zaczynamy po latach zbliżać się do naszych klientów, z którymi, co mnie niezmiennie zadziwia, firmy boją się rozmawiać ze swoimi klientami. Z wyjątkiem może jakichś tam działów sprzedaży i sprzedawców, którzy no, żyją tym, że chodzą do klientów, ale niekoniecznie ich słuchają. Tylko często po prostu mówią, nadają, co tam mają do nadania, to organizacje mają spory problem z tym, żeby słuchać potrzeb klientów, żeby iść do nich, żeby rozumieć ich potrzeby, obserwować i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka rzecz, której po prostu trzeba się nauczyć albo się do niej przemóc, tak? I my oczywiście możemy to zrobić za kogoś, ale często wolimy to robić z kimś, tak? Czyli że nam ma uczyć klientów chodzenia do ich klientów, czy tworzenia takich rad doradczych. To Amerykanie nazywają właśnie Customer Advisory Board, czyli takich włączania klientów też we wspólne decydowanie o tym, gdzie jakieś produkty pójdą, czy testowanie ich i zbliżanie organizacji do klientów. I to jest taka rzecz, której jakby my nie mamy tu jakiegoś monopolu na cudowne rozwiązania. Tym cudownym rozwiązaniem najczęściej jest aktywne słuchanie i włączanie klientów firmy to, no bo oni de facto płacą i decydują, czy ten biznes nadal będzie się robił. Ale to fajne, co mówisz, taka rada nadzorcza klientów. O. Tak, to jest bardzo fajna rzecz. Ale na czym to polega? To jest jakiś sposób przeprowadzenia badania, czy jak? Nie, to są oczywiście różne formy. Jest taka forma online'owa. W internecie jest coraz więcej stron, takich jak chociażby Mam Pomysł BZWBK, gdzie klienci mogą zgłaszać swoje pomysły. M-Bank podobną rzecz zrobił z radą taką M-Banku, jak ten bank powstawał i potem się rozwijał, to najbardziej zaangażowani klienci testowali rzeczy pewne wcześniej, byli włączani i tak dalej, i tak dalej. Zresztą M-Bank podobnie teraz robi. AlioSync też jak powstawał, to też zbierał no, pomysły. I to jest taka jakby forma crowdsourcingu, zbierania pomysłów od klientów, która się coraz bardziej rozpowszechnia. To może być też mieć też formy takie bardziej już zamknięte. Oczywiście znane są od lat grupy fokusowe, gdzie się testuje pomysły, najczęściej udowadniając zarządowi, że ludzie powiedzieli to, co mieli powiedzieć, bo bardzo łatwo jest te fokusy zmanipulować. Ale to, o czym ja mówiłem, mówiąc o tych radach doradczych, to jest jakby zwłaszcza w tych biznesach business to business kluczowe, gdzie włączamy kluczowych naszych klientów w współtworzenie, jakby opiniowanie kierunków rozwoju, pokazujemy im produkty wcześniej niż innym i tak dalej, i tak dalej. I to można robić raz na kwartał, raz na pół roku w jakiejś tam formie, dając im poczucie współtworzenia czegoś, tak? Oni potem są adwokatami albo ambasadorami tej firmy, która ich słucha, tak? Więc to jest coś, co nie jest być może jakimś tutaj rocket science, ale co nie jest powszechnie robione. A to nie jest tak, że ci klienci się potem na przykład zniecierpliwią, a jak nie wdrożą ich pomysłu, czy... A oczywiście, że tak, ale to jest dodatkowa mobilizacja, która powoduje, że działamy szybciej.
I dodatkowo menadżerowie, którzy w organizacji gdzieś tam są i walczą o poparcie dla swoich pomysłów, im jest dużo łatwiej to zrobić, jeśli mają ze sobą głos takich klientów. Także to jest też pewna mobilizacja, ale też pomoc dla samych innowatorów w firmach. No to że coraz fajniejsze rzeczy opowiadasz odnośnie zwiększenia sprzedaży. A oprócz takiego wyjścia do klienta, czy instalowanie w tych korporacjach różnych narzędzi do wychodzenia do klienta, no bo podejrzewam, że to jest takie clue, to jakieś inne ciekawsze sposoby na wyjście do klienta, zwłaszcza dla takich małych firm, albo w ogóle na zwiększenie sprzedaży dla takich małych firm, to byś coś podrzucił dla słuchaczy? Wiesz co, jest wiele takich rzeczy. Jedną z takich rzeczy, która mnie ostatnio fascynuje, to jest takie odpowiedź sobie na pytanie, po co my w ogóle działamy, jak my mierzymy swój sukces i co my w ogóle chcemy dawać naszym klientom i jak mierzymy nasz sukces. Na przykład Innowatiki, my ten nasz impact, nasz wpływ na otoczenie możemy mierzyć różnorako, tak? Ale jeśli powiemy, że naszą misją jest pomoc firmom w zwiększaniu przychodów, to pewnym miernikiem, którym powinniśmy mierzyć nasz sukces, jest to, ilu firmom, o ile zwiększyliśmy przychody, tak? I de facto odpowiedź na to pytanie, jeśli sobie na to odpowiemy, jest mobilizująca i jednocześnie otwierająca oczy na wiele różnych innowacji, które możemy wprowadzić, żeby ten nasz wpływ na biznes, na sukces klienta, nie tylko na jego satysfakcję taką krótkookresową, ale na jego sukces, to możemy zobaczyć zupełnie nowymi oczami, powstaną nam nowe pomysły, jak co jeszcze możemy zrobić, żeby temu klientowi pomóc ponad to, co on deklaruje, tylko rzeczywiście rozumiejąc jego biznes czy jego potrzeby dobrze. Także to jest jedna z takich rzeczy, którą warto na pewno przemyśleć. Słuchaj, i sobie obliczyć, czy pomogliście klientom, czy zaszkodziliście. No bo to wiesz, nie wiem, może mnie poprawisz, ale trudno patrząc na przychody klienta, sprawdzić, czy taki wpływ miała. Na pewno nie jest to łatwe, ale jeśli czegoś nie mierzymy albo w ogóle się tym nie interesujemy, to na pewno tego nie będziemy wiedzieć, więc to jakby być może w naszym przypadku jest trudno zrobić, ale w wielu przypadkach naprawdę warto się zastanowić, po co my istniejemy, co my chcemy dawać naszym klientom i jak zbadać, czy my rzeczywiście to dajemy, tak? Czy klientom na tym oczywiście zależy, ilu klientom i jak pomogliśmy. I to jest coś więcej niż tylko co sprzedajemy, tak? Ile zarobiliśmy. I w długim okresie ja wierzę głęboko, że te firmy, które rzeczywiście mają realny wpływ i pozytywny na życie albo na biznes swoich klientów, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie działają, to te firmy wygrywają, więc warto to przemyśleć. Jasne. Oczywiście jest wiele takich rzeczy, które firmy mogą zrobić, żeby zwiększyć przychody, oprócz zbliżania się do klientów. Kolejną taką rzeczą jest po prostu budowanie też wewnętrznej, zdrowej organizacji, która słucha całego zespołu, a nie tylko pomysłów gdzieś tam szefów, czyli to takie angażowanie całego zespołu we współtworzenie rozwiązań. Często te innowacje są gdzieś tam w głowach ludzi albo ich potencjał do ich stworzenia, rozsianych po zupełnie różnych działach w organizacji. I pomysły świetne marketingowe mogą być w sprzedaży albo w produkcji, więc takie otwieranie się na pomysły z zewnątrz działów, to też jest coś, co pomaga bardzo. Oczywiście organizacja musi mieć jasną strategię, wiedzieć dokąd idzie, komu i co chce dawać, bo to jest jakieś tam nadanie kierunku tym poszukiwaniom. I im ambitniejsza i taka pozytywna jest ta misja i włączająca wszystkich, a nie tylko sama o zarabianie pieniędzy, tym myślę łatwiej jest porwać ludzi, żeby oni chcieli coś robić więcej i dawać z siebie więcej, żeby to osiągnąć. Jasna sprawa. Okej, ponieważ już będziemy zbliżać się do końca, takie ostatnie pytanie, bo z tego, co mówisz i co widać i co jest, często przebywasz z zarządami takich dużych spółek,
A tutaj często do mnie przychodzą takie pytania od młodych ludzi, którzy tam zakładają startupy, głównie z jakimś tam softwarem czy z jakimiś takimi technicznymi rzeczami. I pytanie brzmi, jak się dostać, żeby porozmawiać z prezesem spółki, żeby przez to sito tych różnych pomagierów przejść? Masz jakieś złote receptury? Znaczy, ja zrobiłem, no trzeba dać im coś, czego oni szukają, tak? Trzeba ich słuchać, wystarczy odrobić pracę domową, przeczytać wywiady z nimi, mówić o czym oni piszą. Jeśli dostali jakąś nagrodę, to napisać do nich maila i im podziękować, pogratulować. Także tego typu... A skąd wziąłeś maila do takich? Na pewno nie warto robić tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli zupełnie bez przygotowania, bez pracy, odrobienia pracy domowej. No dobrze, ale skąd wziąć maila do takich ludzi? No bo to jest mail i telefon, do takich ludzi to się raczej ukrywa niż na stronie publikuje. No, najczęściej to jest imię, kropka, nazwisko, małpa, nazwa firmy, ale no, można przychodzić na konferencje, gdzie oni występują, to najczęściej tacy ludzie z pierwszych stron gazet występują w różnych miejscach, na różnych konferencjach i można do nich potem podejść. Warto pomyśleć tak naprawdę, czego oni szukają, tak? Czego oni potrzebują. I dać im to, tak? I dać im zafrapować, a najprościej poprosić ich o radę. Każdy z nas ma jakieś swoje ego i chce też być uważany za człowieka pomocnego. I oczywiście nie tylko myśląc o sobie i że ja chcę, żeby on mi pomógł i musi mi pomóc, tylko zastanawiać się, co ja mogę tamtej drugiej osobie dać, w czym mogę jej pomóc. I myślę, że każdy chętnie się odwzajemni i wtedy pomoże. Także to słowa. Poczytać, zobaczyć, czego ta osoba szuka, jakich pomysłów, jakiej pomocy, co ją inspiruje, co czyta, co nas łączy i znajdziemy z taką osobą, myślę, wspólny język. Święte słowa tutaj opowiadasz, więc na tym byśmy może kończyli, a jeżeli mówimy o takich wydarzeniach, czyli gdzie się różni mądrzy ludzie wypowiadają, no to właśnie dzisiaj zacząłem robić ofertę naszego seminarium. 18-19 maj przyjeżdża Hans Hermann Hoppe do nas na nasze zaproszenie. Kto tam się interesuje szkołą austriacką, to na pewno wie, o kogo chodzi. Zajrzycie asbiro.pl/seminarium, no to możecie się zapisywać, bo dużo miejsc to nie mamy, tak ze 40 będzie tylko w sprzedaży, bo już są miejsca porezerwowane, bo to jest taka fajna osoba. No to co? To my się będziemy zbliżać do końca. Dzięki wielkie za kilka chwil rozmowy i mam nadzieję, że nie zanudziliśmy cię moimi takimi podstawowymi pytaniami o takie największe pierdoły na całym świecie. Nie ma głupich pytań. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No, twoje głupie nie były, więc, tak jest. Więc wszystko się plasuje. A ja się jeszcze pochwalę się, że mieliśmy niedawno Tadeusza Matyjasa na antenie. I Tadeusz Matyjas kupił firmę, która była na New Connectie i ja powiedziałem, żebyście kupowali akcje tej firmy i nie kupowaliście, bo widziałem, to było rok temu, a ja kupiłem wtedy po 30 groszy, a dzisiaj sprzedałem po 90 kilka. O, i zarobiłem 300%. No 200. Czego wszystkim życzymy. Dokładnie. Więc trzymajcie się, słuchajcie nas, bo u nas są sami mądrzy ludzie. I co? I my się spotykamy za tydzień. Trzymajcie się, pa, cześć. Do zobaczenia. Albert, wychodzimy!